11 marca wspominamy świętego Dominika Cam, męczennika. Informacje o Dominiku są bardzo skąpe. Nie jest nam znana data jego urodzenia. Wiadomo tylko, że urodził się na terenie dzisiejszego Wietnamu. Już jako kapłan został członkiem trzeciego zakonu dominikańskiego. Prowadził działalność misyjną w prowincji Hunien. Podczas prześladowań chrześcijan w Wietnamie ukrywał się, często zmieniając miejsce pobytu. 21 stycznia 1859 roku ojciec Dominik został schwytany i uwięziony w Hunien. Mandaryn uszanował to, że był kapłanem i pozwolił na to, by mógł porozmawiać z każdym, kto odwiedzał go w więzieniu. Dominik wykorzystywał tę możliwość do nawracania pogan i umacniania w wierze katolików, często też prześladowanych. Modlił się o łaskę męczeństwa dla siebie i z radością przyjął wyrok śmierci. 11 marca 1859 roku zginął poprzez ścięcie za to, że był kapłanem, za to, że wierzył w Pana Jezusa. Martyrologium rzymskie mówi o nim krótko. W mieście Hungien w Tonkinie, dzisiejszym Wietnamie, urodził się święty Dominik Cam, kapłan i męczennik, który przez wiele lat wykonywał swoją posługę potajemnie, z narażeniem życia, nawet po uwięzieniu. Skazany na śmierć z rozkazu cesarza Tuduk, przyjął krzyż pański, którego stanowczo nie chciał podeptać. Dominik został beatyfikowany 29 kwietnia 1951 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku w grupie 117 męczenników wietnamskich. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Dominik aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.